W południowo-wschodniej części Rzeczpospolitej leżała Ukraina. Jej południowe ziemie, graniczące z Imperium Osmańskim, były prawie bezludne i nie podlegały niczyjej władzy. Dlatego tereny te w staropolszczyźnie określano mianem dzikich pól, ale nieliczni mieszkańcy nazywali je Zaporożem. Na jego obszarach zaczęli się osiedlać różnego rodzaju uciekinierzy. Chłopi zbiegli z majątków szlacheckich, przestępcy i banici. Pochodzili oni nade wszystko z Rusi, ale również i z krajów ościennych. Z biegiem czasu zaczęto ich nazywać kozakami, a wspólnotę przez nich wytworzoną kozaczyzną. Kozacy żyli w ciągłym cieniu rabunkowych najazdów tatarskich, gdyż ciągnąc oni na terenie Rzeczpospolitej, najpierw musieli przejść przez dzikie pola. Sami jednak również wyruszali na wyprawy upieszcze, zapuszczając się w nich aż na wybrzeże Morza Czarnego. Dlatego też kozacy byli wspólnotą bardzo bitną i zaprawioną w walce. Z tego też powodu polscy władcy wykorzystywali kozaków do obrony Rzeczpospolitej przed najazdami tatarskimi. Za panowania Zygmunta II Augusta i Stefana Batorego utworzono oddziały kozaków rejestrowych. Wpisani oni byli do rejestru, otrzymywali za służbę wojskową żołd i nie musieli odrabiać pańszczyzny. Armię kozacką tworzyła głównie piechota. Na wzór wschodnioeuropejski dominowała w niej broń strzelcza, jednak nie najnowocześniejsza. Kozacy najchętniej walczyli w oparciu o tabór wykonany z połączonych z sobą wozów transportowych lub wykorzystywali ukształtowanie terenu, by przygotować umocnienia polowe. Swojej wartości bojowej dowiedli w kampanii chocińskiej 1621 roku przeciw Turcji, wymiernie wspierając polską obronę twierdzy. Na początku XVII wieku napięcie na linii kozacy-szlachta zaczęły być coraz większe. Sejm z inicjatywy magnatów zmniejszył liczbę kozaków rejestrowych, równocześnie powiększająca swoje majątki na kresach szlachta i magnateria próbowały narzucić wolnym kozakom poddaństwo i pańszczyznę. Ponadto kozacy byli zmuszani przez szlachtę do porzucenia prawosławia na rzecz wyznania grekokatolickiego. To wszystko doprowadziło do wybuchu w 1648 roku kozackiego powstania, na czele którego stanął Bohdan Chmielnicki. Aby zwiększyć swoje szanse na sukces, zawarł on sojusz z odwiecznymi wrogami Tatarami. Powstanie rozpoczęło się od serii polskich klęsk. Najpierw pod Żółtymi Wodami rozbito część wojsk koronnych, a później pod Korsuniem ich resztę, za co winę ponoszą polscy dowódcy lekceważący przeciwnika. Ostatnia bitwa 1648 roku pod Piławicami była już haniebną wręcz klęską, bo polskie oddziały, złożone w sporej części z pospolitego ruszenia, na plotkę o opuszczeniu pola bitwy przez dowódców rzuciły się do ucieczki. Dzięki tym sukcesom powstanie kozackie poparła prawosławna ludność chłopska na Ukrainie, niezadowolona z obciążeń, jakie narzucała jej katolicka szlachta. Kresy spłynęły krwią zabijanej polskiej szlachty i ginących w polskich akcjach pacyfikacyjnych ukraińskich chłopów. Tymczasem oddziały Chmielnickiego parły niepowstrzymane w głąb kraju, docierając aż do Lwowa i Zamościa. Dalsze postępy wojsk Chmielnickiego zatrzymała zwycięska dla Polaków obrona twierdzy w Zbarażu. Stronie polskiej udało się również za cenę ogromnego okupu skłonić Hana Krymskiego do wycofania się Tatarów z wojny. Pozbawiony sojusznika Chmielnicki w 1649 roku zawarł z Rzeczpospolitą ugodę w Zborowie. Na mocy porozumienia kozacki przywódca otrzymał tytuł hetmana i władzę w trzech województwach, zwiększono też liczbę kozaków rejestrowych. Umowa w Zborowie ostatecznie nie weszła w życie, a po obu stronach wyraźna była chęć kontynuowania walki. Rok 1650 minął w miarę spokojnie, ale już w 1651 wojska polskie rozpoczęły przygotowania do nowej kampanii, a Chmielnicki ponownie zawarł sojusz z Tatarami. Ostatecznie królowi polskiemu Janowi Kazimierzowi udało się zgromadzić liczącą około 80 tysięcy wojska armię, z którą ruszył w głąb Ukrainy. Chmielnicki zagrodził wojskom polskim drogę pod Bresteczkiem z oddziałami kozackimi i tatarskimi o łącznej liczbie nawet 130 tysięcy ludzi. Trzydniowa bitwa była jedną z największych w dziejach XVII-wiecznej Europy i zakończyła się zwycięstwem wojsk polskich, które jednak nie przełożyło się na zniecenie powstania. Chmielnicki został zmuszony do zawarcia niekorzystnej dla siebie ugody, którą potraktował tylko jako chwilową przerwę w walkach, zabiegał bowiem o nowego sprzymierzeńca. Przywódca kozaków uzyskał poparcie Rosji, która w ten sposób chciała wziąć odwet za klęski poniesione podczas wcześniejszych wojen z Rzeczpospolitą. W 1654 roku Chmielnicki zawarł z Rosjanami układ w Perejasławiu o przyłączeniu Ukrainy do Rosji. To symboliczny koniec powstania Chmielnickiego.
Wskutek tego porozumienia wojsko rosyjskie najechało nasze wschodnie ziemie. Zapoczątkowało to wojnę między Rosją i Kozakami, a Rzeczpospolitą. W trakcie działań zbrojnych Moskwa zajęła i splądrowała Litwę. Szczególnie tragiczne były konsekwencje tego konfliktu dla Białorusi. Jej obszar został doszczętnie zniszczony, a ludność masowo wysiedlona do Rosji. Walki trwały jeszcze z przerwami aż do 1667 roku i zakończył je rozejm w Andruszowie, potwierdzony potem pokojem w 1686 roku. Na mocy traktatu Ukraina została podzielona pomiędzy Rzeczpospolitą a Rosję, której przypadł Kijów.